W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Każdy człowiek z natury chce być zauważony, chce być szanowany, kochany, chce również odgrywać jakieś znaczenie w swoim środowisku. Ludzka słabość, czyli pycha, powoduje, że to pragnienie zostaje w jakiś sposób wykrzywione, że człowiek chce wywyższać się ponad innych, chce więcej znaczyć od innych, wywyższając się, unosząc się właśnie pychą. I dzisiaj nas Chrystus przed tym przestrzega. Najpierw apostołów, którzy pokłócili się między sobą, kto z nich jest ważniejszy. I stawiając za wzór dziecko, mówi dzisiaj do nas, żebyśmy byli pokorni, żebyśmy się uniżali przed Panem Bogiem, jak dziecko wobec swoich rodziców. To dzisiejsza lekcja. Moi kochani, wsłuchajmy się w dzisiejsze słowa, żebyśmy wychodząc ze świątyni, kiedy przeżyjemy Eucharystię, wyszli bogatsi, lepsi, a jednocześnie bardziej pokorni. Msza święta, którą sprawuję, będzie ofiarowana za świętej pamięci Teresę Jarczak. Sprawuję za nią kolejną, 19. mszę świętą gregoriańską, prosząc Pana Boga, aby obdarzył ją chwałą nieba. Świadomi naszych słabości, czasami właśnie tej pychy, przepraszajmy za to wszystko Pana Boga, abyśmy mieli czyste serca i abyśmy byli godni Eucharystii. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym. Chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego. Spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Mądrości. Bezbożni mówili: zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Sprzeciwia się naszym sprawom. Zarzuca nam łamanie prawa. Wypomina nam błędy naszych obyczajów.
Zobaczyśmy, czy prawdziwe są Jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy Jego zejściu. Bo jeśli sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za Nim i wyrwie Go z ręki przeciwników. Dotknijmy Go obelgą i katuszą, by poznać Jego łagodność i doświadczyć Jego cierpliwości. Zasądźmy Go na śmierć haniebną, bo jak mówił, będzie ocalony. Oto Słowo Boże. Pan podtrzymuje całe moje życie. Pan podtrzymuje całe moje życie. Wybaw mnie, Boże, w imię swoje. Mocą swoją broń mojej sprawy. Boże, wysłuchaj modlitwy moje. Nakłoń ucho na słowa ust moich. Pan podtrzymuje całe moje życie, bo powstają przeciwko mnie pyszni, gwałtownicy czyhają na moje życie. Nie mają oni Boga przed swymi oczyma. Pan podtrzymuje całe moje życie. Oto mi Bóg dopomaga, Pan podtrzymuje całe me życie. Będę Ci chętnie składał ofiary i sławił Twe dobre imię. Pan podtrzymuje całe moje życie. Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Najmilsi, gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś, wstępująca z góry, jest przede wszystkim czysta, daleka, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieje w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie. Żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę. On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: o czym to rozmawialiście w drodze? Lecz oni milczeli w drodze, bowiem posprzeczali się między sobą o to,
kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich: jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Amen. Chciałbym powiedzieć o temacie, który drążę, a tak ze 2 tygodnie, w kontekście tematu chleba, właściwie to cen chleba. Dlaczego ceny chleba rosną? Mówi się o mszy świętej, uczta ofiarna, uczta. Otóż mamy do czynienia przez analogię z Komunią Świętą, taki trop, który chcę poprowadzić. Jest wiele rodzajów pieczywa. Jednym z nich jest włoska pizza. Otóż jaka jest specyfika spożywania właśnie tej potrawy? Otóż to jest potrawa rodzinna. Autentycznie. Nie dla... No dla 2 osób może być też, bo można ją podzielić na pół. Ale nie daj Boże, niech każdy sobie zamówi dużo pizzy. Tu się zemści egoizm. Dlaczego? Włosi są jednak rodzinnym takim ludem. Familijnym, jak się mówi, familiarnym. I nie bez powodu ta naprawdę uboga, no bo przecież to jest mąka i tam jakieś resztki, potrawa, która jednak jest sycąca, bo jest. Ona ma charakter spożywania rodzinnego. Jeżeli będziemy sami chcieli pożreć jedną pizzę i tak największą, to popełnimy bardzo, bardzo taki podstawowy błąd. Mianowicie, podane nam jest, a mamy do czynienia w naszych stronach, no, z lokalami, gdzie to ma miejsce, nawet ostatnio ksiądz profesor Lekan na zakończenie tutaj w lipcu takiego formacji duchowej właśnie w jednym z lokali mówi, jedzie i słusznie, żeby porozmawiać w tym właśnie lokalu, nie będę mówił, bo nie będę tutaj reklamował. Otóż jeżeli sami chcemy ją spożyć, to najpierw nie możemy, bo ona jest podana prosto z pieca. Jest za gorąca, więc musimy odczekać. No oczywiście jest to, że jest podzielona. Jest podzielona w te klinki takie. Zaczynamy konsumpcję, jak już ma swoją temperaturę. Ale po pewnym czasie wiemy, że to ciasto stygnie. No zmienia się. Każda część jest inaczej już smakuje, bo jest inna temperatura. Ale egoista sam, który chce ją pożreć, widzi na końcu, że nie da rady, bo ciasto robi się nie dość, że zimne, ale oprócz tego zaczyna twardnieć. Im oczywiście jest cieńsze ciasto, tym jest lepiej. I wówczas zaczynamy się już, nie tyle bym powiedział, jeść, co zaczynamy na siłę ją pożerać. No, ratunkiem może być, że jakaś popitka będzie. Ależ to jest nauczka, że egoista to jest właśnie ten, który oczami by zjadł, a tu nie może. Natomiast jak podzielimy z kimś, znajomym, zaprosimy go, czy tam się weźmiemy i będziemy tego, to wówczas wiemy, że zdążymy spożyć ją, zanim ona jeszcze stanie się już no, twardym, zimnym kawałkiem ciasta. A jeszcze, jeżeli porozmawiamy w tym czasie, bo trzeba poczekać, już się tworzy więź. Najlepiej jest oczywiście, jak widać, są przykłady, rodziny zapraszają, wchodzą. I to do lokalu trzeba pójść. To nie to, że trzeba także dać zarobić tym ludziom, że nie wszystko w domu ma miejsce. Druga rzecz, w pewnym towarzystwie ludzi
gdzie teraz to jest możliwe jakoś inaczej. Jesteśmy istotami społecznymi. Także to jest piękny widok, jak każdy bierze, dostaje. Kto dzieci marudzą, czy nie chcą, to dojadają starsi. Tworzy się więź. Dlatego ten obraz jest przykładem, dlaczego Pan Jezus, uważam, ja bym powiedział, mówi się ostatnia wieczera, to jest smutno. Nie, o niewiele wcześniej. Tylko ostatnia wieczera jest związana z konsekracją. Otóż wieczerza, czyli ten posiłek w tym gronie, różnie przedstawiany, lepiej, mniej udanie, przedstawiana jest jako właśnie więź Chrystusa, który mówi: ja jestem z wami, zostawię, to czyńcie na moją pamiątkę. No i wniosek z tego ostatni: naprawdę bieda jest być egoistą. To jest się naprawdę biednym człowiekiem, bo tak, ma się większe apetyty niż możliwości jedzenia. Druga rzecz, człowiek sam ze swoimi myślami się bije. No i trzecia rzecz, być razem z innymi ludźmi i potrafić zachować zasadę, którą ja widziałem u kierowcy, bo wracałem busem z urlopu, z Lublina. Kierowca wyraźnie miał zapisane trzy rzeczy, które jemu jako kierowcy są konieczne do tego, żeby bezpiecznie jechać. To takie są zasady. Nie palić, druga zasada. Nie narzekać i trzecia zasada. Nie rozmawiać o pieniądzach. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Pana Boga, który podtrzymuje całe nasze życie, zanieśmy nasze wspólne błagania. Módlmy się za Kościół, aby nie lękał się skutecznie wykorzystywać współczesnych środków przekazu do głoszenia Ewangelii. Ciebie prosimy. Za naszego papieża, za wszystkich pasterzy Kościoła, aby z całą mocą przekazywali nam wiernym dobrą nowinę. Ciebie prosimy. Za rodziny chrześcijańskie, aby przykład istniejących w nich relacji dobra, pokory, miłości, wzajemnej opieki był świadectwem dla innych chrześcijan. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, a szczególnie za świętej pamięci Teresę Jarczak. Niech dobry Bóg obdarzy ją chwałą nieba. Ciebie prosimy. Prośmy także o łaskę pokory dla nas wszystkich, abyśmy potrafili szanować innych ludzi. Prośmy także, by Bóg dał nam łaskę karmienia się Jego Słowem. Ciebie prosimy.
Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za dar życia, który pozwalasz nam odkrywać i ciągle rozwijać. Przyjmij pokorne prośby, które Ci przedstawiliśmy i przyjdź nam z pomocą przez Chrystusa, Pana naszego. Jak w każdą trzecią niedzielę, ofiary przeznaczamy na ogrzewanie naszego Kościoła, oczywiście budowę ogrzewania. Serce me do Ciebie wznoszę, Panie, szukam Cię. Serce me do Ciebie wznoszę, Panie, szukam Cię. Usłysz, Panie, głos wołania i ulituj się. Serce me do Ciebie wznoszę, Panie, szukam Cię. Serce me do Ciebie wznoszę, Panie, szukam Cię. Serce me do Ciebie wznoszę, Panie, szukam Cię. Nie ukrywaj się przede mną, nie odpychaj mnie. Nie opuszczaj mnie, Wybawco, wstrzymaj srogi gniew. Serce me do Ciebie wznoszę, Panie, szukam Cię. Serce me do Ciebie wznoszę, Panie, szukam Cię. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, w które wierzy z całego serca, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępuje. Pełne są niebios i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza,
która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Marianem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z błogosławionym Stefanem kardynałem Wyszyńskim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański nie zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świat, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świat, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świat, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ja wiem, w kogo ja wierzę, stałością duszy mej. Mój Pan w tym sakramencie, pełen potęgi swej. To
o tym, co wstąpił z nieba, co życie za mnie dał i pod postacią chleba pozostać z nami chciał. To ten, co wstąpił z nieba, co życie za mnie dał i pod postacią chleba pozostać z nami chciał. Ja wiem, w kim mam nadzieję, w słabości mojej moc. To ten, przed którym świat pali się cieni w noc. On moim szczęściem w życiu, on światłem w śmierci dni. Rozprasza mroki grzechu w tym tabernakulu. On moim szczęściem w życiu, on światłem w śmierci dni. Rozprasza mroki grzechu w tym tabernakulu. Ja wiem, kogo miłuję nad wszelki świata czar, kto poni duszę moją, kto zna miłości żar. To król nad wszystkie króle, wielki i słodki Pan, co karmi duszę głodne, ciałem i krwią swy kraj. To król nad wszystkie króle, wielki i słodki Pan, co karmi duszę głodne, ciałem i krwią swy kraj. Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie wie. I w otchłaniach, i w mowożu, na ziemi i w niebie. Złota też nie mnie pragnie, bo to przybytko Twoje. Cokolwiek na tym świecie, człowiek nie wie swoje. Wdzięcznym Cię tedy serce, Panie, wyznawałam, bo nadto przystojniejszej ofiary nie mamy. Módlmy się. Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim sakramentem, abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutków odkupienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Informacje duszpasterskie. Intencje w tym tygodniu. Jutro, tutaj prosiłbym o taką uwagę, o 10:30 w naszym kościele będzie piękna uroczystość. Na tej uroczystości będzie obecny ksiądz biskup Marian Rojek, a jest to uroczystość z racji 30-lecia pomocy społecznej w dawnym województwie zamojskim. Przybędą różni goście i razem z księdzem biskupem tutaj będziemy się modlić w intencjach dziękczynnych za ten właśnie fakt istnienia pomocy społecznej, przychodzenia ludziom z pomocą. Gdyby ktoś dysponował wolnym czasem, bardzo gorąco zapraszam jutro o 10:30. Następnie o 16:00 msza w DPS-ie, o 17:00 Gregorianka za świętej pamięci Teresę Jarczak i o godzinie 18:00 są dwie intencje. Pierwsza za świętej pamięci Tadeusza Chmielowca. O mszę świętą prosi siostra Maria Seweryn.
a druga intencja o 18 to za świętej pamięci Lidię Kurzyńską w 30 dzień od śmierci. Wtorek o 16, msza święta w DPS-ie. O godzinie 17 są dwie intencje. Pierwsza za świętej pamięci Teresę Jarczak, Gregorianka, a druga za świętej pamięci Hieronima, za Hieronimem Kniaś. O mszę świętą prosi już świętej pamięci syn Grzegorz z żoną Urszulą Kniaś. Następnie o godzinie 18 również są dwie intencje. Pierwsza to za świętej pamięci Antoniego Pakułę. O mszę świętą prosi Matka Chrzestna. A druga intencja o godzinie 18 we wtorek to dziękczynna z prośbą o Boże łaskę, Boże błogosławieństwo, szczególną opiekę Matki Najświętszej dla Julii, która obchodzi swoje 14 urodziny i dla Małgorzaty z racji 22 urodzin. Następnie w środę o 7.30 msza święta w DPS-ie. O 16 w Jacni to intencja dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej z racji 50. rocznicy ślubu państwa Zofii i Jana Łuszczaków. O godzinie 17 Gregorianka, o 18 za świętej pamięci Elżbietę Milczuk o mszę świętą prosi rodzina Buciorów. W czwartek o 16 msza święta w DPS-ie. O 17 są dwie intencje. Pierwsza za świętej pamięci Józefa Szykulskiego. O mszę świętą proszą wnuki i prawnuki. Druga intencja za Emilię w rocznicę śmierci, za Franciszka, zmarłych z rodziny Kołtunów. O godzinie 18 również są dwie intencje. Pierwsza to Gregorianka, a druga za świętej pamięci Tadeusza Chmielowca. O mszę świętą prosi rodzina Osiów. W piątek o 16 msza w DPS-ie. O 17 są także dwie intencje. Pierwsza to Gregorianka, a druga dziękczynna z prośbą o Boże łaski, Bożą opiekę, opiekę Matki Najświętszej z racji 30. rocznicy ślubu państwa Elżbiety i Zbigniewa Jonik. O 18 w piątek pierwsza intencja za świętej pamięci Kazimierza Mękala, a druga za świętej pamięci Konstantego Nowaka w 30. dzień od śmierci. Sobota. O 16 msza święta w DPS-ie, o 17 pierwsza intencja dziękczynna z prośbą o Boże łaski, błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej oraz łaskę zdrowia dla Marceliny Bodys. Druga intencja o 17 to Gregorianka. O godzinie 18 pierwsza za świętej pamięci Leona Czajkowskiego, a druga o 18 za świętej pamięci Jana Andrzeja, zmarłych z rodziny Przytułów. O 19 msza święta w sanatorium. W przyszłą niedzielę, 26 września, o 8 za Michała, Zbigniewa, Zofię, Franciszka, zmarłych z rodziny Tytułów. O 9.15 w Jacni to dziękczynna z prośbą o Boże łaski i błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej z racji 24. rocznicy ślubu państwa Grażyny i Leonarda. O 10.30 w Potoczku za świętej pamięci Hieronima Frankiewicza. O 11.30 za Olę, Emila, zmarłych z rodziny Rajtaków, za Waldemara, Franciszka, Mariannę, zmarłych z rodziny Szewczuków. O 16.00 msza święta w DPS-ie, o godzinie 18.00 Gregorianka. Składam serdeczne Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na tace, które przeznaczamy na montaż instalacji grzewczej Kościoła. Na ten moment, moi drodzy, na koncie parafialnym na ten cel mamy przeznaczone około 46 tysięcy złotych. Myślę, że w dniu dzisiejszym ta kwota będzie powiększona. I jak już pewnie zauważyliście, prace montażowe już zostały rozpoczęte. W tym tygodniu, w poniedziałek, został zrobiony przekop z plebanii tutaj do kościoła, z piwnicy, z plebanii do piwnicy tutaj pod zakrystią. Zostały położone przewody grzewcze. Także zastanawiając się, co jeszcze możemy zrobić, podciągniemy wodę z plebanii tutaj do kościoła i oczywiście odpływ tej wody z powrotem. I jeszcze parę innych takich przewodów, które nam się przydadzą, a na pewno panu Józefowi do tego, by transmitować mszę świętą, już może na żywo nam się uda tym razem, bo tak chciałbym, żeby też tutaj był internet, dzięki czemu pan Józef będzie mógł rzeczywiście taką transmisję tutaj nam przekazywać. Także już zaczęły być tutaj też robione otwory, żeby wyjść z przewodami tutaj do nagrzewnic, ale to po kolei, co będzie robione, będę starał wam się to przekazywać. Jak już mówiłem, jeszcze raz zapraszam jutro na tę uroczystość o 10.30, 30-lecia
funkcjonowania pomocy społecznej w dawnym województwie zamojskim. We wtorek 21 września wspominamy świętego Mateusza, apostoła i ewangelistę. Za tydzień w niedzielę tacę przeznaczamy na budownictwo sakralne. I bardzo gorąco proszę, aby za tydzień po mszy świętej o 11:30 przybyli nasi kandydaci do bierzmowania, bo już termin wizytacji bardzo blisko, przypomnę, 10 października w niedzielę. Witamy księdza biskupa tutaj w naszej parafii, będzie miała miejsce wizytacja. Ta wizytacja będzie również drugiego dnia jeszcze, w poniedziałek, 11 października. W tym dniu będziemy w szkole, w sanatorium, również i w sanatorium samym, a także ksiądz biskup odwiedzi tutaj pobliski DPS. Prośba związana z młodzieżą jest taka, aby w miarę możliwości w 100% wszyscy byli obecni. Wiem, że jest teraz taki czas choroby. Dzieci, młodzież chorują, mają gorączkę, leżą w łóżkach. Stąd też wczoraj nie było wszystkich i nie wiemy tak do końca, czy będą oni tutaj przystępować do bierzmowania, czy może, nie daj Boże, zrezygnowali. Chodzi o to, żeby za tydzień wszyscy byli w 100%, a jeśli ktoś będzie chory, to żeby ktoś z rodziny był i powiedział, że jest wszystko w porządku, potwierdzam obecność dziecka na tej właśnie uroczystości wizytacji i przyjęcia bierzmowania. I może jeszcze tylko jedna informacja z tym związana. Moi drodzy, 10 października, jeszcze mamy troszeczkę czasu, msze święte będą troszeczkę inaczej odprawiane. Normalnie ta msza święta o 8 bez zmian, natomiast w Jacni msza święta nie będzie o 9:15, tylko o godzinie 9:00, 15 minut wcześniej. Następnie ksiądz biskup będzie właśnie w Jacni o 9:00, następnie na 10:30 tu bez zmian będziemy z księdzem biskupem w Potoczku i żeby mieć swobodę taką czasową, to msza święta 10 października nie będzie o 11:30, będzie o godzinie 12:00. Już dzisiaj sygnalizuję, ale będę jeszcze o tym przypominał. Do nabycia są kalendarze Katolickiego Radia Zamość. Na każdej stronie każdego miesiąca są kościoły i obrazy czy figury świętego Józefa. Taka jest myśl tego kalendarza. Cena tego kalendarza 6 zł. Tutaj przy kolumnach naszego zespołu te kalendarze są. Gdyby ktoś chciał nabyć, gorąco do tego zachęcam. Jeszcze jedna informacja z naszej wspólnoty parafialnej. Kilka dni temu odszedł świętej pamięci Jan Bilik z Adamowa. Pogrzeb jest odłożony ze względu na nieobecność córki, która jest za granicą. I ten pogrzeb będzie w najbliższą sobotę dopiero. O godzinie 13:30 rozpoczęcie uroczystości w domu i o godzinie 14:00 msza święta pogrzebowa. I za niego, a także za zmarłego świętej pamięci Grzegorza Kniazia. Pomódl się. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. I prośmy też Pana Boga w naszych intencjach, dzisiaj może szczególnie na bazie tych słów Chrystusowych, prośmy dla nas wszystkich o szczególną łaskę pokory, o troski o drugiego człowieka. Niech Pan Bóg udzieli tych łask również wszystkim naszym chorym, cierpiącym, naszym bliskim. Także polecam naszych mieszkańców DPS-u i wszystkich pracowników. I w tej naszej wspólnej modlitwie te wszystkie intencje zanieśmy. Duchu Święty. Od wszelkiego niebezpieczeństwa i złudzenia zachowaj mnie. Amen. Jeszcze jedna rzecz. Na dworze troszeczkę chłodno, mokro, deszcz pada. Ksiądz Marek za chwilę jedzie do kaplic. Mam zamiar sobie zrobić gorącą herbatę z cytrynką, jakąś kanapkę i wam też polecam, żebyśmy się tak rozgrzeli i umocnili mszą świętą, również ucieszyli się tym, czym nas Pan Bóg obdarza, a przede wszystkim bliskimi, rodziną. Niech wszystkim Pan Bóg błogosławi.
Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki pod Twą obroną.